Doktor Mariusz Salamon. Wirtuoz sprzedaży. Część pierwsza. Trzy wymiary prospektingu. Na początku. Naturszczyk czy mistrz umiejętności? Oryginalny szwajcarski katalog znaczków europejskich Zumsteina dostałem od szefa mojej mamy, z którym dzieliłem filatelistyczne hobby. Przeglądałem go namiętnie, odbywając swoje wirtualne podróże w zachodni świat walut wymienialnych i marzeń. Był rok 1975, gdy porównując wyceny polskich znaczków zrobione w Szwajcarii i te z polskiego katalogu, odkryłem ogromne różnice. A gdy znalazłem takie, w których za jedną ówczesną złotówkę można było dostać równo jednego franka, nie oparłem się pokusie. Żaden z dzisiejszych frankowiczów też pewnie by się jej nie oparł. Zwłaszcza, że frank kosztował wówczas oficjalnie kilkadziesiąt złotych, a na czarnym rynku jeszcze więcej. A najpierw sprawdziłem, że te znaczki z 1960 roku można kupić z zasobów centrali filatelistycznej w Warszawie, w której zaopatrywał się też mój ulubiony sklep na 12 lutego w Elblągu. Potem znajomą mojej babci, oryginalną elbląską Niemkę, starą pannę, panią Mekkę, poprosiłem w jej domu pełnym kanarków i zapachu naftaliny, by skreśliła krótki list, propozycję biznesową do Zumsteina. I po kilkukrotnej wymianie korespondencji z pierwotnie proponowanych przeze mnie 50% wartości katalogowej stanęło na 30%. Za skromne kieszonkowe kupowałem polskie znaczki, pakowałem w legalnych ilościach poniżej 30 sztuk do zabezpieczonych własnym sumptem kopert i słałem do wydawcy katalogu i zarazem największej firmy filatelistycznej świata. Oto Szwajcarzy zaproponowali mi założenie subkonta w banku, z którego mógłbym dysponować dowolnie swoimi ogromnymi, nie tylko jak na nastolatka, pieniędzmi. Każda złotówka po dotarciu do Szwajcarii była już warta ponad 30 zł i to w twardej, wymienialnej walucie. A miałem prawie 14 lat i wielkie, nie tylko handlowe marzenia. Karierę w eksporcie zakończyła po kilku tygodniach rozmowa z moim ojcem, dyrektorem handlowym ogromnego wówczas elbląskiego zamechu. Przekaz był prosty. Albo ja odkręcę sprawę ze szwajcarskim kontem, albo on przestanie być dyrektorem. Na koncie było sporo więcej niż wynosiła jego ówczesna niemała pensja. Więc z ogromnym żalem twarde walory szwajcarskie zamieniłem na rzadkie znaczki gibraltarskie kupione u tego samego Zumsteina. Kwota marzeń skurczyła się w efekcie prawie siedmiokrotnie, a ja z podkulonym ogonem straciłem zapał do handlu i raz jeszcze pokręciłem głową nad przedziwnym systemem, w którym żyliśmy, gdzie nie doceniano talentów handlowych, a dyrektorzy handlowi nie musieli ich mieć, sprzedając w ustalonych odgórnie urzędowych cenach turbiny i śruby okrętowe wschodnim, zachodnim i południowym partnerom. Nie była to moja pierwsza lekcja. Pierwszą zaliczyłem już w drugiej klasie podstawówki, gdy mama w czasie sprzątania mojego pokoju odkryła w pudełku po klockach schowanym pod biurkiem zasoby finansowe kilkukrotnie przewyższające moje ówczesne kieszonkowe. Od jakiegoś czasu gumę do żucia otrzymywaną od babci w paczkach z NRD zamieniłem w zasób swojego przenośnego sklepiku. To były czasy, gdy zapakowane jak nasze irysy gumy były niezwykłą, prawie zachodnią atrakcją. Co najmniej rok przed tym, zanim do Peweksu trafiły mające pod opakowaniem historyjkę obrazkową Donaldy. Rodzicom, którzy odkryli moje finansowe nadwyżki, przyznałem się tylko do handlu. Nie zdradziłem, że ponad połowa zaskórniaków pochodziła z jeszcze mniej legalnej loteryjki. Pozaginane kartki w zeszycie, losy za złotówkę lub dwa i nagrody finansowe do 20 zł. Bank zawsze wygrywał najwięcej, jak w każdym kasynie. Po drugiej wpadce
prawie całkowicie zniechęciłem się do handlu. Owszem, w 1979 roku prenumerowałem aż 8 abonamentów czystych znaczków polskich. Wyposażony już we własne umiejętności językowe, wymieniałem je z radzieckimi filatelistami na nowe walory rosyjskie. Rubel oficjalnie kosztował wtedy 40 zł. W znaczkach tylko 30, ale ja miałem wynegocjowaną wymianę za 15, a z jednym partnerem z Kijowa nawet tylko za 12 zł. Radzieckie znaczki można było oficjalnie sprzedać w sklepie filatelistycznym, ale niechętnie je tam kupowano. Za to chętniej niż polskie brali je filateliści z RFN w zamian za znacznie wyżej cenione w Polsce walory własne. W efekcie jedna marka zachodnia w znaczkach kosztowała mnie 1/3 ówczesnej ceny. Starczało na wypad z dziewczyną do położonej nieopodal sklepu filatelistycznego herbaciarni Kaliningradzka i na zakupy papiernicze na górce, by na walizkowym łuczniku tworzyć pseudopoezję lub pisać następne listy nie tylko do filatelistycznych korespondentów. Przebicia 3:1 nie traktowałem już jednak jako wielkiego interesu. A handel po 2 ostrych rodzicielskich reprymendach nie tylko stracił w moich oczach swój smak, ale co więcej, zmarniał całkowicie. Uznałem, że w gruncie rzeczy jest czynnością niegodną. Co innego, usługi i produkcja. Może po części był to także efekt bardzo krytycznej rodzinnej opinii na temat handlary mojej cioci, która realizowała swoje regularne trasy przez Ukrainę, Rumunię, Bułgarię do Turcji, przywożąc w drodze powrotnej z Węgier dolary. Podśmiewano się też z wujka, który z Rosji przemycił złoto w gipsowych figurkach Lenina. Nawet celnicy, zdziwieni niezwykłym zamiłowaniem dowodza rewolucji, nie ośmielili się ich tłuc, by sprawdzić ewentualną kontrabandę. Źródeł swoich uprzedzeń do handlu dopatrzyłem się wiele lat później, bodajże w 2000 czy 2001 roku, kiedy sam się zdumiewałem tym, że w 1989 czy 1990 nie założyłem po prostu dużej firmy handlowej, zamiast zajmować się karkołomnymi wygibasami pracy w dziwnych instytucjach. Od 1993 roku kierowałem na przykład Polsko-Litewską Izbą Gospodarczą, a potem zamienioną w Polsko-Litewską Izbę Gospodarczą Rynków Wschodnich. Zaczynałem w strukturze, która już w 9 miesięcy po założeniu przez śmietankę polskich eksporterów była faktycznym bankrutem. Gdy tylko przyszedłem do pracy, nie stać nas było na wypłacenie pensji dwójce pracowników, ani na znaczki pocztowe, które można by nakleić na listy z ofertą izby, ale już w 1996 roku zatrudniałem ponad 50 osób w samofinansującej się strukturze, gdzie jak przed laty ze znaczkami wystarczyło potasować tych, co chcieli kupić, z tymi, co chcieli sprzedać, a nawet z tymi, którzy dali kasę na pocztowe znaczki. Opracowaliśmy od Litwy po głęboki Kazachstan i Kirgizję, od Doniecka, Kijowa, Moskwy i Petersburga po wielkie ośrodki przemysłowe na Uralu i handlowe u podnóża Kaukazu. Od Kowna, Rygi i Tallina po Helsinki, a na południu czasem Belgrad oraz Kair, na zachodzie Miami i Nowy Jork. Doświadczenia niezmiernie ciekawe. Ciekawe kontakty i ta sama handlowa żyłka, która łączyła wszystko. A pomyśleć, że miał ze mnie być jezuita. Spędzone po drodze 7,5 roku w zakonie, fantastyczny nowicjat na podkarpackim Zadupiu, lata studiów filozoficznych w Krakowie z niezwykłymi wykładowcami jak Tischner, Gadacz, Życiński, obok rzeszy własnych jezuickich geniuszy, z wyjazdami do Oksfordu, Brukseli i Aten, a potem praktyką vis-a-vis okien papieskich w Radiu Watykańskim. O wszystko to w ciekawych czasach i w otoczeniu niezwykłych ludzi. Załatwione przez Manuelę Gretkowską w Paryżu kserokopiarki dla polskiego podziemia stały pod moim metalowym łóżkiem na upalnym poddaszu przy Via Penitencieri Venti w Rzymie. I czekały na odbiór przez polskiego kuriera, a niezwykłe paryskie wydania świetnych książek z drugiego obiegu, z ogromnej biblioteki i darmowej księgarni prowadzonej przez jezuitów w Rzymie, wędrowały przez Serbię, gdzie mój ojciec budował kolejną elektrownię do Polski żyjącej w stanie wojennym i stanie stachurowskiej refleksji oraz niezwykłego
elektrycznego i eklektycznego spokoju lat 80. Obie zbudowane przez ojca elektrownie zostały potem zbombardowane w dwóch konfliktach bałkańskich. Ta w bośniackiej muzułmańskiej Tuzli, w której spędziłem niezwykłe 2 lata swojego dorastania, już po kiepskich enardowskich gumach do rzucia przed kątem w Szwajcarii, i ta na pograniczu serbsko-rumuńsko-bułgarskim, tuż przy ogromnych, dzikich rozlewiskach Dunaju, gdzie wędkując widziałem tak niezwykłe ilości na rybku sumów, szczupaków, że na podrywce, łapiąc żywca na przynęty, trudno było poza nimi znaleźć jakąś niedrapieżną zdobycz. Elektrownie w Pożarewcu dosięgły amerykańskie bomby grafitowe, a te bośniacką, już nie wiem, która ze stron zwariowanego bośniackiego konfliktu. Rok po II wojnie bałkańskiej pokazywałem swoim dzieciom widoczne jeszcze wtedy straszne skutki wypalonej napalmem czy innym chemicznym świństwem ziemi, na której nic nie śmiało się zazielenić. Podziurawione do cna opustoszałe miasteczka na wojennym pograniczu i kłębowiska pstrągów w przeczystych wodach górskich rzek i wpadających do modrego od wapiennego podłoża Jadranu. Myślałem o kolegach i koleżankach z mojej bośniackiej klasy w muzułmańskiej szkole, do której chodziłem z upodobaniem, kochając się w miejscowych pięknościach, oglądając schowane za szafą domu kolegów ojcowskie karabiny z II wojny, które potem posłużyły w kolejnym konflikcie. Obiegając razem z nimi w sztafecie na urodziny Tito, jedynego zwornika tamtej Jugosławii początku lat 70. Minęło trochę lat, zanim rezygnując z handlu produktami, postanowiłem po prostu uczyć innych tego, co potrafiłem nie wiadomo skąd. No jeszcze później zacząłem się zastanawiać, skąd u jednych ten talent i łatwość sprzedawania, której inni muszą się uczyć przez lata. Ale czy sam się nie uczyłem całymi latami? Pracując jako telemarketer i handlowiec sprzedający cudze i swoje własne usługi lub produkty? Chyba nikt jednak nie rodzi się handlowcem, choć są tacy, którym predyspozycje temperamentu ułatwiają tę dziwną drogę. Jak mawiał mój ulubiony Brian Tracy, jeśli inni mogli się czegoś nauczyć, a nie umieli tego wcześniej, to ja też potrafię. Wystarczy minimum predyspozycji. Wielu nigdy nie posiadałem. Owszem, potrafiłem liczyć i robiłem to maniakalnie już jako 4-latek. Miałem zdolność dostrzegania okazji i błyskotliwą inteligencję intelektualną. Wypadałem nadzwyczajnie w testach IQ i szkolnych olimpiadach, ale w relacjach międzyludzkich czasem jak debil. Kiepski w sporcie, więc zracjonalizowałem, że sport jest dla głupich osiłków, nieudolny w męskich przyjaźniach, więc uciekałem w świat bez walki. Musiałem dłużej niż inni dorastać pod jezuickim kloszem do małżeństwa, a jeszcze dłużej do bardziej dojrzałego ojcostwa. Czy do dziś dorosłem do życia? Zmagam się, jak każdy. Napisałem 2 książki o temperamentach, bo szukając ich na półkach nie znalazłem żadnej opisującej dostatecznie prosto fenomen różnic w reakcjach emocjonalnych. Po co przyklejać komuś emocjonalne etykietki debil, głupia baba, ham, kiedy równie dobre, a ułatwiające życie mogą się stać szufladki intelektualne. Choleryk, sangwinik, melancholik czy flegmatyk. Jasne, że ani pierwsze, ani drugie nie opisują rzeczywistości. Nikt z nas nie jest typem czystym. Mieszańcy kotują się pod tym pięknym niebem i zmagają z problemami swoich emocji i życia tak jak ja czy ty. Dobrze jednak rozumieć, że inni są inni. Nieco inaczej predysponowani, wspaniali i odmienni. Ani lepsi, ani gorsi, po prostu niezwykli. Kiedyś zastanawiałem się, kto lepiej nadaje się do handlu. Choleryczny wilk, sangwiniczny lis, melancholiczny borsuk czy flegmatyczny żółw? Większość wybrałaby lisa i faktycznie wśród handlowców chyba dominuje. Czy jest najlepszy? Gdy ma zbyt mało cech konsekwentnego wilka, niewielki z niego pożytek.
gaduła, mistrz popisu, nierzetelny, niepunktualny ściemniacz. Gdy jest telemarketerem, lis nie wytrzyma nudy i monotonii. Ucieknie do ludzi. Bojący się nowych kontaktów borsuk sprawdzi się znacznie lepiej, choć znów bez cholerycznej przebojowości zgasi go każdy ham. Oni żyją mieszańcy. No, tylko żółwie mogą żyć powoli w swoim świecie, gdzie nikt nie zabija się z nadmiaru ambicji i pieniędzy. Na wszystko jest czas. Żyją prosto i naprawdę doceniając chwilę. No, handel nie jest ich domeną. Choć na niektórych sprawach, zwłaszcza technicznych, znają się lepiej od innych. Znam jednak wybitnych handlowców o cechach typowych flegmatyków, choć z domieszkami. Oczywiście najczęściej sangwinicznymi. Radzą sobie bardzo dobrze. Czy jest ktoś, kto nie jest w stanie się tego nauczyć? Skoro tylu innych zrobiło to przede mną i przed tobą, podejmij próbę. Warto. Oczywiście na przeszkodzie i mnie, i pewnie tobie stają liczne nawyki. Przyzwyczajenia nie są drugą ludzką naturą, są pierwszą. Dlatego zmagania w dojściu do zmian kosztują, a mózg, początkowo nimi zafascynowany, potem zapewnia nam ból i żyganie. Buntują się ciało i emocje dotknięte nudą konsekwentnego treningu. Powtórki, powtórki, powtórki. Z monotonii powtórzeń budujemy nowe nawyki i odkrywamy świat codziennych, a jednak cudownych i niezwykłych doświadczeń. Prawie dokładnie w 20 lat po mojej szwajcarskiej aferze filatelistycznej, bodajże w roku 1995, przy okazji jednej z wielkich konferencji biznesowych, gdzieś na pograniczu niemiecko-holenderskim, zafascynowała mnie neuropsychologia i neuromarketing. Flamandzki profesor uczył Mondrala od biznesu, że ludzki umysł nie podejmuje w ciągu całego naszego życia ani jednej w pełni świadomej decyzji. No, wszystko rozgrywa się o szczebel niżej, w umyśle podświadomym, pod wpływem emocji, a świadomość włącza się przeciętnie 6 sekund po podjęciu decyzji i tylko po to, by ewentualnie dokonać wyboru jednej z opcji, o ile jest ich więcej, lub po to, by po prostu zracjonalizować, usprawiedliwić podjętą wcześniej przez emocjonalną podświadomość decyzję. O, jasne, że na takie diktum musiałem się oburzyć, jako zawodowy filozof i spec od klasycznej psychologii. I było tak jak z psychozą gender. Im bardziej chce się udowodnić brak różnic płci, tym mocniej te różnice stają się widoczne. Im bardziej chciałem wykazać, że przecież jesteśmy racjonalni, tym bardziej rozumiałem, jak niewiele ma do powiedzenia ptasi móżdżek świadomego rozumu. Każdy kolejny przyczynek naukowy, nowe badanie i powtórki starych pokazywały mi przez kolejne ponad 20 lat meandry umysłu, który nie chce przyjmować prawd oczywistych, lecz bolesnych dla pychy naszego umysłu. Uczymy się z książek, które będą śmieszyły naszych potomnych. Tak jak ja bawiłem się, czytając na głos na jezuickich rekreacjach wyjaśnienia haseł naukowych w encyklopedii z 1900 roku. Mieliśmy ubaw po pachy. Dziś wiemy, że umysł niemowlaka ma przeciętnie o połowę więcej połączeń między komórkami nerwowymi niż mózg dorosłego. No tylko dzieci tak naprawdę oglądają, słyszą, czują świat, porządkują pierwotne informacje. No starszym pozostaje obracanie w dłoniach schematów. A im starsi jesteśmy, tym bardziej schematyczni. Niezdolni do oglądu świata takim, jakim jest naprawdę. Zbyt często brakuje nam świeżości pierwszych doświadczeń, a wszystko wydaje się znane i nudne. A przecież już jako dzieci wiedzieliśmy, że obejrzany ponownie film, jeszcze raz przeczytana książka są jak rzeka, do której nigdy nie trafisz dwa razy. A zapraszam do rzeki, którą napotkałem na mojej drodze. Obyś w niej odnalazł nieco inne spojrzenie na swoje własne doświadczenia i odrobinę
umiejętności cennych we własnych zmaganiach. Tak jak ja nieustannie znajduję perły pozostawione tu i tam przez innych. Pewnie także i przez ciebie. Mój sposób widzenia, od czasu do czasu zdolność patrzenia jak dziecko, no nie są ani lepsze, ani gorsze od innych. Może warto by się skonfrontował z własnym doświadczeniem i rozumieniem? Proces sprzedaży jest bowiem tak prosty i tak złożony jak każda ludzka relacja. Pełen emocji, doznań, wrażeń i przemyśleń. Przekonywanie innych, skuteczna sugestia i sprzedaż, no czasem przychodzą nam łatwo, a czasem musimy staczać w walki tak trudne jak ludzkie konflikty. Nie zawsze wygrywamy. Ale zawsze, póki żyjemy, mamy szansę się czegoś nauczyć.